Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak powiedzmy na podstawie rozkładu dwuwymiarowej zmiennej losowej wyciągnąć jakieś określone prawdopodobieństwo warunkowe. Gdy zmienna losowa x przyjmuje określone 3 warianty, a zmienna y 3 warianty, to wiemy, że łącznie mamy 9 pól, czyli 3 razy 3 pól, gdzie może występować jakieś prawdopodobieństwo, że na przykład x będzie przyjmowała wartość 3, a y będzie przyjmowała wartość 2. Jak wiemy, tutaj pola 3 są nieuzupełnione, tu jest ten sam symbol co tu i tutaj. W związku z tym trzeba będzie określić, żeby wyznaczyć dowolne prawdopodobieństwo warunkowe, a do tego ja dążę, określić ile wynosi ten element stały C, ten parametr C, pamiętając o tym, że każde prawdopodobieństwo, które tutaj jest, jest albo między 0 a 1 i dodatkowo łączna suma wszystkich prawdopodobieństw daje nam wartość 1. Czyli musimy zacząć od obliczenia wartości C, pamiętając o tym, że suma zarówno i po wierszach, i po kolumnach musi nam dawać te prawdopodobieństwa równe 1. Czyli po wierszach, a potem te wyniki jak sumujemy powinno nam dawać 1. Czyli te elementy plus te elementy plus te elementy, czyli tak jak jest to wypisane, musi nam dawać 1. I pytanie, dla jakiej liczby C 1 plus 3 razy C, bo tutaj mamy jeden element, drugi i trzeci, będzie nam dawał 1. No tylko dla C równego 0. A więc powstaje nam rozkład dwuwymiarowej zmiennej, gdzie elementy C są równe 0, reszta elementów jest przepisana. Jest to rozkład łączny, a to co tutaj mamy zapisane, ja teraz dodałam, jest to rozkład brzegowy dla zmiennej losowej x, niezależnie od tego, jakie wartości przyjmuje nam y. Czyli szanse na wyrzucenie minus 1, takie prawdopodobieństwo wynosi 0,5. Szanse na to, że x przyjmie wartość 1, wynoszą 0,2. Szanse na to, że x przyjmie wartość 3, wynoszą 0,3. I łączna wartość tego prawdopodobieństwa oczywiście daje nam 1. Jednocześnie możemy określić rozkład brzegowy dla zmiennej y, czyli niezależnie od tego, jakie wartości przyjmował x. Czyli suma tych prawdopodobieństw wpisana jest tutaj, suma tych prawdopodobieństw tutaj i suma tutaj daje nam wynik. I jak wiemy, suma wszystkich prawdopodobieństw daje nam 1. Jest to już rozkład brzegowy dla y, to jest rozkład brzegowy dla x. Na podstawie rozkładu brzegowego dla y czy dla x można liczyć zwykłą wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe, a wcześniej może i wariancję, jak najbardziej. Korzystamy ze ogólnych wzorów dla zmiennej skokowej, gdzie to są wartości na przykład dla y, a to jest określone prawdopodobieństwo punktowe dla y, nieważne ile wynosiły wartości dla x. Ale to, co ja Wam dzisiaj chciałam pokazać, to jest to, jak obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe tego, że x będzie mniejsze od 3 pod warunkiem, że y będzie mniejsze od 2. Pamiętajmy o tym, że podstawowy wzór, z którego my musimy skorzystać, to jest ten przeze mnie teraz zaprezentowany. Mówi o tym, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B pod warunkiem zajścia zdarzenia A to jest prawdopodobieństwo zajścia części wspólnej, czyli jednoczesnego zajścia A i B podzielone przez prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia warunkowego, bo to jest prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem zdarzenia A, czyli zdarzeniem warunkowym, które musi być spełnione, jest zdarzenie A. Dlatego tutaj w mianowniku musi być prawdopodobieństwo zdarzenia A. W naszym przypadku, jeżeli jest to prawdopodobieństwo zdarzenia X, że ma być mniejsze od 3, pod warunkiem, że Y mają być jednocześnie mniejsze od 2, możemy to rozpisać następująco. Jest to prawdopodobieństwo jednoczesnego zajścia zarówno tego, że X będzie mniejszy od 3 i Y będzie mniejszy od 2, i podzielenia tego prawdopodobieństwa przez to prawdopodobieństwo warunkowe, to, że y będzie mniejsze od 2. Czyli wpisujemy y mniejsze od 2. I skąd się wzięły te liczby?
Musimy znaleźć te zdarzenia, które są zgodne z tym, że x jest mniejsze od 3, a jednocześnie y jest mniejsze od 2. X jest mniejsze od 3 dla tych przypadków, a y mniejsze od 2 jest dla tych przypadków. Czyli te elementy 4 to są elementy odpowiadające temu, że x są mniejsze od 3 i jednocześnie, czyli część wspólna, y są mniejsze od 2. A więc suma tych zdarzeń musi być podzielona przez to, że y jest mniejsze od 2, czyli niezależnie całkowicie od x, a y mniejsze od 2 to są te. Prawdopodobieństwo, że y przyjmie wartość 0 wynosi 0,2 i prawdopodobieństwo tego, że y przyjmie wartość 1 wynosi 0,3. Dlatego w mianowniku tego prawdopodobieństwa jest 0,2 plus 0,3 i po podzieleniu wyniku tego sumowania przez wynik sumowania tych dwóch elementów mamy 0,4 przez 0,5, czyli 0,8. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że prawdopodobieństwo warunkowe tego, że x będą mniejsze o 3 pod warunkiem, że y będzie mniejsze o 2, wynosi to prawdopodobieństwo 80%.